Witamy ze świątyni futbolu z Wembley, gdzie lada moment rozpocznie się dzisiejszy pojedynek. Nazywam się Dariusz Szpakowski i będę komentować ten mecz wspólnie z moim kolegą Jackiem Laskowskim. Jacku, myślę, że czeka nas autentycznie ciekawe spotkanie. Barcelona zmierzy się z Arsenalem. To będzie ekscytujące półtorej godziny. Taką mamy nadzieję my i parę tysięcy widzów. Luis Suarez. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wybitnie drybluje, prowadząc piłkę krótko przy nodze. Ma poza tym też ten instynkt snajpera, który podpowiada mu, jak strzelić, żeby umieścić piłkę w bramce. Jego mocną stroną jest również gra krótkimi podaniami, co często wykorzystuje do stwarzania dogodnych sytuacji kolegom. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. W bramce Marc-André Ter Stegen. W linii defensywnej Piqué wystąpi razem z Longley. De Jong oraz Sergio Busquets wystąpią w środku pola. A w pierwszej linii zobaczymy Luisa Suareza. Oto skład Arsenalu na dzisiejsze spotkanie. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić w bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko... ...przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Nelson Semedo. Lionel Messi. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Piłka górą do Aubameyanga. Pierre-Emerick Aubameyang. Ależ od razu taka sytuacja. Szkoda, że to nie weszło. Wielkie emocje od pierwszych minut, Jacku. Jeszcze nie wszyscy kibice zdążyli się wygodnie rozsiąść, przejrzeć programy meczowe, a tu już stuprocentowa sytuacja. Piqué, Jordi Alba, De Jong, Suarez, Messi, Suarez, Rakitic, Lionel Messi, świetnie, brawa dla bramkarza. Z narożnika Griezmann. Szansa na dośrodkowanie. Celnie wycofują piłkę. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Lacazette. Faul. Rzut wolny dla rywali Barcelony. No i proszę, żółta kartka. Zawodnik Barcelony spóźnił się tam nieco i to wystarczyło, żeby sfaulować przeciwnika. I zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował.
Piqué. Jordi Alba. Griezmann. Griezmann na skrzydle, może być groźnie. Czy będzie prowadzenie? Koniuszkami palców sięga tej piłki. Z narożnika Griezmann dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. De Jong. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Groźne podanie górą do Aubameyanga. Mamy strzał, co obejmą prowadzenie. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Piłka dośrodkowana z rogu. Ale szuta nie broni. Leo Messi ma dużo swobody na skrzydle. Messi pod presją i nie utrzymał piłki w boisku. Xhaka. Maitland-Niles. Arsenal i strata. De Jong. Na bok do Griezmana. Luis Suarez. Suarez musi to trafić. Ależ wspaniale. Z narożnika Griezmann. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Arsenal stracił piłkę. Barcelona prowadzi dziś grę. Jest wyraźnie częściej przy piłce. Ale cóż, niewiele z tego wynika, bo choć są faworytami i prowadzą grę, nie potrafią przychylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Mesut Özil. Xhaka. Torreira. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Luis Suarez. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Pierre-Emerick Aubameyang. Lacazette. Dobrze, skutecznie bramka. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Do przerwy remis bez bramek jak na razie, choć jedna z drużyn dominowała na boisku. Ale nie potrafiła tego potwierdzić strzelając gola. Jeśli nie poprawią skuteczności, to remis może się utrzymać nawet do końca. Piłka górą do Aubameyanga. Pierre-Emerick Aubameyang. W
Witamy ponownie z Wembley. Już za chwilę druga połowa spotkania. Zapraszamy. Saka. Lacazette. Nieudana akcja. Lionel Messi. Nelson Semedo. Luis Suarez. Ma sporo możliwości. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Gol! Ivan Rakitic! Wspaniale się tam znalazł. No, fatalny błąd obrona, a strzelec wyszedł na pozycję, z której musiałby się bardzo postarać, żeby nie trafić. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. Przy linii bocznej pada teraz parę mocnych słów. Trener jest sfrustrowany, że muszą odrabiać straty. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Torreira. Ezil, ależ przeczytał to jak profesor. Messi z piłką przy nodze. Karny, tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości. Rzut karny. Masz szczęście, że arbiter nie wyrzucił go z boiska. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. I obronił! Dobrze wyczuł intencję strzelającego. Karny to zawsze jest loteria z ogromnymi szansami na sukces, ale jednak zdarzają się wpadki, nawet najlepszym. Arsenal atakuje teraz skrzydłem, mają sporo wolnej przestrzeni. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. Torreira. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No niestety, nie będzie tutaj bramki. Ivan Rakitic. Messi. Rakitic. Suarez! Udanie broni, piłka cały czas w grze. Arsenal i strata. Kapitalne zagranie. Suarez musi to trafić. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Lionel Messi. Ależ uderzenie! A o mały włos, tak niewiele zabrakło. Proszę, popatrzmy wspólnie, jak mało brakowało, żeby piłka wpadła do siatki. No, widzimy w powtórce dobre ułożenie stopy, ładny strzał, ale gola nie ma. Arsenal stracił piłkę. Suarez. Suarez! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Dobre, wysokie podanie do Aubameyanga. Aubameyang doszedł do podania. Bardzo ważna interwencja obrony.
Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Jeśli będą dalej tak grać, raczej nie stracą przewagi. Co sądzisz o tym, Jacku? Tak jest, Darku. Barsa prowadzi, gra dobrze, ale do końca meczu zostało jeszcze trochę i jeśli teraz zaczną się zastanawiać, jak to dowieść do końca, może się to dla nich źle skończyć. Koncentracja, koncentracja i jeszcze raz koncentracja. Arsenal i strata. Arsenal szuka tej wyrównującej bramki, ale jakoś się to nie udaje. Dani Ceballos. Co teraz wymyśli? Dani Ceballos. Ach, szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Jeszcze tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Nieudane podanie Messiego, strata piłki. Arsenal nie poddaje się w tych ostatnich minutach. Atakuje, naciera, próbuje odrobić stratę bramki. Czekamy na dośrodkowanie. Jeśli marzą o remisie, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Na trybunach wciąż słychać przyśpiewki znane od dziesiątek lat. Co by nie mówić, Arsenal to klub z tradycjami. Kibice kanonierów kochają swój klub i podkreślają to na każdym kroku. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Bez wątpienia wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. Owszem, niby to tylko sparing, ale wysokie morale może być ważne w meczach o punkt. Jak oceniasz występ Rakitića? Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. Rakitić. Messi. Świetnie, brawa dla bramkarza. Lacazette. No i proszę, żółta kartka. Zawodnik Barcelony spóźnił. Griezmann na skrzydle, może być groźnie. Koniuszkami palców sięga tej piłki. De Jong. Luis Suarez. Suarez musi to trafić. Ależ wspaniale.